witam serdecznie. Zapraszam do posłuchania wybranych myśli pochodzących z kazań księdza Jana Machy. Czyta Sylwia Niezapominajka. Gdyby Bóg w każdej chwili nie podtrzymywał mego istnienia, po prostu nie mógłbym dalej żyć. Bóg musi nas niejako obiema rękami przenosić nad przepaścią nicości. Jeśli odsunie od nas swą dłoń, popadniemy bez śladu w nicość. Bóg ma prawo do człowieka, do każdej myśli jego umysłu, do bicia pulsu jego serca, do każdego drgnięcia jego dłoni. Bycie zależnym od Boga nie jest dla człowieka czymś poniżającym, lecz uszlachetniającym. Służyć Bogu to znaczy panować. Kto ugina kolana przed Bogiem, ten króluje w świecie. Kto jednak nie chce ukłonić się Bogu, ten w istocie liże stopy tysiącom bożków. Bóg stworzył nas z miłości i wszystko inne ze względu na nas. Słyszeliście? Słyszeliście już, że Bóg was kocha? Mam na myśli słyszenie nie tylko uchem, ale też dotarcie do waszych serc. Bóg mnie kocha. Tak, ten wielki w Trójcy Świętej, ten wieczny, istota nieskończona bez początku i końca, bez granic i miar, Pan nieba i ziemi. Bóg kocha mnie, pyłek w cyklonie, krople wody w szerokim morzu, źdźbło trawy, które dziś się zieleni, a jutro uschnie. Na tym nie koniec. Bóg może prawdziwie powiedzieć do mnie: ukochałem cię wieczną miłością. Jeremiasza 31:3. Jeśli odsunie od nas swą dłoń, popadniemy bez śladu w nicość. Jeśli upuścisz szklankę, na podłodze zostaną przynajmniej kawałki szkła. Jeśli Bóg nas upuści, ze świata nie pozostaną nawet kawałki. Dziękuję ślicznie za uwagę. Niech pokój i radość Boża zawsze jest w waszych sercach. Pan mój i Bóg mój, nie brak mi niczego. Pozdrawiam was serdecznie. Z Panem Bogiem.